Krystyna Lars, poetka, redaktorka, wydawczyni, absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim, członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Pen Klubu. Była między innymi sekretarzem redakcji pisma Autograf, członkiem redakcji dwutygodnika literackiego Potop, redaktorką naczelną kwartalnika Tytuł, a także zastępczynią do spraw programowych dyrektora w gdańskim oddziale Telewizji Polskiej, a od 2000 roku prowadzi własne wydawnictwo Tytuł, w którym pełni funkcję redaktora naczelnego. Jej pierwszy tom wierszy pod tytułem Ja Gustaw ukazał się w 1981 roku. Kolejne zbiory to Chirurgia Mistyczna, Kraina Pamiątek, Umieranki, Zaprosimy do Nieba Cały Świat, Proste Wiersze o Szczęściu. Wyróżniona nagrodą imienia Sępa Szarzyńskiego za tom Chirurgia Mistyczna, nagrodą Peleryny, nagrodą Pierścienia za całokształt twórczości poetyckiej w konkursie Czerwonej Róży, nagrodą za twórczość poetycką podczas Deutsch-Polnischen Literaturtage w Dreźnie za przekłady wierszy, nagrodą prezydenta miasta Gdańska w dziedzinie kultury oraz nagrodą miasta Gdańska w dziedzinie kultury Splendor Gdańskis. Tytuł zbioru wierszy Światło w Zatoce, Wiersze Gdańskie, sugeruje, że tematem tej książki jest Gdańsk. Jednak miasto w tych wierszach to najpierw ludzie i relacje z nimi, a dopiero w drugiej kolejności topografia. Wśród tych osób najważniejsi są najbliżsi przyjaciele i rodzina, zwłaszcza mała Ola oraz pewien pisarz z Moreny noszący w głowie dom doktora Hahnemana. Topografia miasta to powielekroć powtarzające się miejsca. Trakt Królewski, Drugie Pobrzeże z Żurawiem, Oliwski Park z Katedrą i oczywiście Morena, dzielnica, w której od wielu lat mieszkają Krystyna i Stefan Chwinowie. Gdańsk jest miastem pokazanym z różnych punktów widzenia, polskiego i niemieckiego, katolickiego i protestanckiego, rodzinnego i publicznego, osobistego i uniwersalnego. Jest też miastem udomowionym przez nas, z naszą własną, zapisaną w nim historią. A tę tworzą ludzie, stoczniowcy i obrońcy Poczty Polskiej, Memling i Paweł Adamowicz. Ale jest też mała Ola. To ona będzie stanowić o przyszłości tego miasta.